Cześć, witamy. Ja jestem Janek, ze mną jest... Ja jestem Karol. I dzisiaj pokażemy wam nasz dzień na obozie dochodzeniowym. Zapraszamy. Mój dzień, jeśli jest obóz, wygląda tak, że wstaję rano o 6:30, przygotowuję się, wychodzę i o przed 8, około godziny 7:30 muszę tutaj być, przebrać się i przed treningiem rozgrzać się na korytarzu, gdzie tutaj jest taka krótka rozgrzewka ogólnorozwojowa i później następnie całą drużyną o 8 godzinie wychodzimy na trening i zaczynamy trenować. Wyciągaj. Tak. Wyciągasz między liniami, szukaj sobie. Okej. Okay. I wyciągaj. Ciosik wyżej. Tak. Brawo. Dobra, ciosik, presja. Karolku, obserwuj te z tyłu, co się dzieje cały czas. Karolku, szukaj tej przestrzeni cały czas. Tak. Zmieniaj. Brawo. Okay. Czerwoni, wasz kierunek gry jest pionowy. Dziku na razie pierwszy w kwadracie. Waha, żółty w kwadracie. Tak. Tylko podaniem, Krzysiu, nie tylko prowadzeniem. Super, i chodź, chodź do trzeciego. Brawo, jest punkt. Tutaj spotykam się o 8 rano, mamy pierwszy trening poranny. Dzisiaj akurat mieliśmy trening w formie małych gier. 2-3 w przewadze, ćwiczyliśmy przenoszenie strony. Trening trwa około godziny, po godzinie wracamy, regenerujemy się i czekamy na trening popołudniowy. Odcinaj Filip bok! Brawo, Patryk! Znajdujemy się właśnie na salce funkcjonalnej. Tutaj przygotowujemy się przed treningami, a także po treningach. Odpoczywamy tutaj, tak jak koledzy śpimy. Rolujemy się, rozciągamy, wszystko po to, żeby być wypoczętym na trening. Co poza tym robicie w wolnym czasie? Jakie miejsce dziś odwiedziliście po treningu i też co wczoraj rano robiliście tutaj na stadionie? Zacznijmy od wczoraj. Wczoraj mieliśmy zorganizowany turniej FIFA. Każdy mógł ze sobą rywalizować. Bardzo fajnie wyszło. Dzisiaj byliśmy w muzeum w Tyskiej Galerii Sportu. Dowiedzieliśmy się sporo rzeczy, o których nie wiedzieliśmy o naszym klubie. Dobrze spędziliśmy ten czas. Jaki jest poziom, jeśli chodzi o FIFA w zespole U19? Poziom jest taki, że
ten, kto gra najwięcej, wygrywa. Mamy takich dwóch jednych weteranów, no i oni wygrali. To kto w takim razie najwięcej gra, jest najlepszy? No, sądzę, że Szymon Krzasa i Chris Ukawka. Kurde, 1-0 wygrywam, nie? Łatwiutko, do zera musi być. Miał być do zerka, Krzysiewico. No, ale to ważne, żeby wygrać, nie? Zobacz, zejście do środka w stylu Kawy. No ale Krzysiek, jedna konterka. Szybki Mbappé z przodu. O. Dzięki. Gratuluję. Jedziemy. Tutaj właśnie nasz wielki wygrany turnieju FIFA, Szymon Krzosa. Możemy go zapytać, właśnie odpoczywa. To co? Ile czasu miesięcznie spędzasz na graniu FIFA? No to tak, głównie gram w weekendy, bo wtedy jest Foot Champions, trzeba grać. W tygodniu gram nieco mniej. Miesięcznie może tak spędzę, no powiedzmy tak z 30 godzin, może trochę więcej. Ostatnio sobie musiałem zrobić trochę przerwę, bo trochę się zacząłem denerwować przez FIFA. Musiałem się przygotować na turniej FIFA, dzięki którym wygrałem. Jestem z tego bardzo dumny. Sosnowiec miał Zagłębie w pierwszej lidze. Stworzyć nowy klub i stworzyć klub właściwie tak w najprostszy sposób, czyli połączyć jakieś tutaj drobne kluby mniejsze z okolicy. Zbudowano stadion. On był zupełnie inny oczywiście, bez zadaszenia i tak dalej, ale ten Górnik Wesoła już grał w Tychach. GKS Tychy, bo tak to już, no nazwijmy go już GKS Tychy. Był tylko jeden chłopak z Polonii, ten tutaj, Jerzy Kubica. Natomiast reszta to byli właśnie chłopcy z Wesołej. Wiodło im się dobrze i mogli sobie spokojnie kopać w piłkę. Drużyna rok po roku zaczęła awansować. Najpierw z trzeciej ligi do drugiej, zameldowała się w Ekstraklasie. W tym czasie GKS Tychy już, jak widzicie, zmienił stroje. Mielec, no, na który też gdzieś około 20 tysięcy ludzi na pewno lekko licząc przyszło. Dużo wiatrów, obu jakimś szybkim skrzydłem. Najczęściej druga jednostka treningowa zaczyna się o 12.30, lecz ostatni trening był wyjątkiem, ponieważ graliśmy sparring o 12 z drużyną U17. I był to bardzo dobry sprawdzian, 90 minut naprawdę mocnej, zaciętej walki. Generalnie taki normalny drugi trening, jak on wygląda? Jest duża różnica pomiędzy tym porannym a popołudniowym? Najczęściej nie, ponieważ nasz trener preferuje tutaj najczęściej w małych gierkach lub większych gierkach rozgrywanie i trenowanie elementów, zamiast na przykład biegi albo pojedyncze parkoury, jak to niektórzy nazywają trenerzy, i woli wszystko rozgrywać w gierkach zamiast takich statycznych elementach.
to znajdujemy się na tak zwanych wanienkach, tak je nazywamy. I jest tu jacuzzi oraz wanny, gdzie nalewamy ciepłej oraz zimnej wody, by szybciej się zregenerować po treningach. I najczęściej pojawiamy się tutaj po całym dniu. Są to godziny popołudniowe lub po meczach, które ciężko eksploatują nasz organizm i tak się regenerujemy. Tak właśnie wygląda nasz dzień obozowy. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.